emocje tak, są już poza mną. Ale to, że wie pan, że ten festiwal odbywa się w Gdyni, ma dla mnie specjalne znaczenie. Popatrz tam. Tam. Tam tata do pracy chodzi. A tam popłyniemy, jak będzie ciepło. Zaczęło się, wie pan, od bardzo żmudnej dokumentacji zrobionej przez scenarzystów. Podjęliśmy wspólnie decyzję, że z filmu dokumentalnego, w którym miały być tylko pewne sceny rekonstruowane fabularnie, zdecydowaliśmy się zrobić film stricte fabularny. Robiliśmy dokumentację z pierwowzorami naszych bohaterów, znaczy z tymi ludźmi, którzy brali udział w tych krwawych wydarzeniach i przeżyli. Najtrudniejsze były wszystkie sceny masowe dziejące się na ulicach Gdyni, która bardzo się zmieniła. W obywatelach Gdyni, w tych ludziach drzemie jakaś pamięć, jest jakiś kod. Oni natychmiast zachowali się tak, jak przypuszczam, zachowali się ludzie 40 lat temu. Szczególnie młodzi ludzie, którzy nie znali tych wydarzeń. Chyba na końcu, jak im dziękowałem za ich pracę, za stosunek do tego, co wykonywali, odpowiedzieli mi, proszę pana, przecież my robimy dla nich. Myślę, że ten film wszyscy robiliśmy dla nich, dla tamtych, co wtedy zginęli, co przeżyli straszne rzeczy. Jestem takim dziwnym reżyserem. Żyję od małego z kulturą polską, francuską. Mam takie podwójne serce, mam podwójną głowę, podwójną tożsamość. Uśmiech. Un, deux, trois. Jest? Jest. Film dotychczas nie był prawie pokazany. Czyli mieliśmy oczywiście liczne pokazy, ale tylko w takim kontekście zawodowym. I to jest tak naprawdę, tutaj odbędzie się pierwszy pokaz dla publiczności prawdziwej. W 1981 roku Służba Bezpieczeństwa miała swojego informatora w kopalni Nowy Bolesław. Dzięki niemu władza komunistyczna była dokładnie informowana o działalności opozycyjnej na Śląsku. Od samego początku, czyli od pierwszej wersji scenariusza, nawet od treatmentu, widzieliśmy, że robimy film nie tylko dla Polaków, tak? Robimy film o Polsce, ale nie tylko dla Polaków. Robimy film o historii najnowszej Polski, ale przede wszystkim mówiąc o uniwersalnych, albo mówiąc uniwersalnym językiem. Czerwoni chcą zemsty. I dopóki do końca nie załatwią twojego ojca, to będą robić wszystko, żeby go zniszczyć. Wujku, jacy czerwoni? Jacy czerwoni? Stan wojenny był 30 lat temu. A ty akurat dużo o tym wiesz. Pieluchy szczałeś, jakbyśmy strajkowali. Rację. Młody jesteś, naiwny, niczego nie rozumiesz. Ciągle jacyś czerwoni, oni, gdzieś widzicie ich za każdym rogiem. Już mam po prostu potąd tej waszej paranoi. Uważam, że najnowsza historia Polski jest po prostu niesamowitym źródłem do historii, które mogą być komedie, dramaty psychologiczne, thrillery. I jest na razie, czyli coraz więcej, ale jeszcze nadal za mało wykorzystane.